Salon polityczny trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Kazimierz Michał Ujazdowski, Europoseł Niezrzeszony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Yy, może zaczniemy od tego, że spróbujemy wyjaśnić, co się dzieje właściwie z nowelizacją ustawy o IPN. Yy, media izraelskie piszą o tym, że ona jest zamrożona i że do Izraela ma się wybrać polska delegacja, a polskie mm. MZ zaprzecza. W zeszłym tygodniu marszałek Senatu mówił o tym, że ta ustawa nie będzie obowiązywać. MSZ wiceminister Bartosz Cichocki nawet też wskazywał o tym, że będą wydane specjalne opinie prokuratorów, które sprawią, że jej właściwie nie będzie. Więc czy może być takie prawo, które jest, ale go nie ma? No, teoretycznie jest to trudne do, do, do uchwycenia i, i my, my, myślę, że otwiera nowe perspektywy przed filozofią prawa, ale no w istocie jest to po prostu wycofywanie się z awantury, którą kierownictwo PiSu wywołało z własnej inicjatywy poprzez no uznanie, iż prawo nie obowiązuje i oczekiwanie na werdykt Trybunału Konstytucyjnego wolno się spodziewać, że będzie to werdykt krytyczny wobec przepisów ustawy i na tej podstawie zakładam, że będzie nie tyle że będzie luka po prostu w, po, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, którą Parlament będzie mógł wypełniać w wielomiesięcznym procesie legislacyjnym. Więc tym sposobem nastąpi wycofanie się z awantury, natomiast szkody, które ponieśliśmy przez ten czas są bardzo wysokie i do odrobienia no już w perspektywie raczej kilkunastu lat niż kilku miesięcy. Ale rząd twierdzi, że ta ustawa w takim kształcie, jak została przyjęta, ale została przyjęta, choć teraz nie wiadomo, czy ona będzie obowiązywała, czy nie, była konieczna, ponieważ tych zarzutów o współsprawstwo narodu polskiego Polaków pojawiało się coraz więcej i trzeba było na to reagować i właśnie ta ustawa była odpowiedzią na tego typu ataki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Byliśmy w dobrym położeniu parę. Tygodni temu, dlatego że yy, już. Yy nastąpił moment y, y, sukcesu w postępowaniach cywilnych, głównie za sprawą fundacji, y, kancelarii, które prowadzą te sprawy, Pro Publico Bono. Myślę przede wszystkim o y, kancelarii pana mecenas Alecha Obary, który w procesach cywilnych skutecznie odpierał kłamstwo o y, polskich obozach y, śmierci, a te procesy były dotkliwe dla y, y, mediów, które używały tego typu y, y, sformułowań. I chcę powiedzieć, że były to sukcesy nie tylko przed polskimi sądami, ale także przed Sądami niemieckimi, które orzekały o konieczności wykonania wyroków, na przykład przez telewizję ZDF. Jestem w stałym kontakcie z panem mecenasem Obarą i nieraz miałem zaszczyt współpracować z jego kancelarią. Można było uzupełnić akcje w procesach cywilnych, działalność w procesach cywilnych racjonalnym przepisem z zakresu prawa karnego. Takim A co to jak... znaczy? To, to znaczy racjonalnym no Takim, o którym mówił sam pan mecenas Obara, także Jan Olszewski, oceniając krytycznie projekt Prawa i Sprawiedliwości w obecnym kształcie. Chodzi o, o to, by penalizacja dotyczyła wyłącznie wprowadzenia, używania formuły Polski Obóz Śmierci i oskarżania państwa polskiego w czasie II wojny światowej o współprastwo czy współdziałanie, współodpowiedzialność za. Za zbrodnie niemieckie. To byłoby e, e, racjonalne. I z potencjałem skuteczności. Ten przepis jest tak zgeneralizowany, że nie mógłby być skutecznie zastosowany w postępowaniu karnym, no, a na nadmiar złego Zresztą wywołał. Mówi, mówi Pan teraz o tym przepisie, który obecnie został przyjęty, czyli ten, ten który ten, mówi ten, o ten, ten, narodu polskiego. Tak? Ten, który w sensie prawnym leżakuje, a w sensie politycznym wywołuje awanturę w skali globalnej. Tak, to. To jest przepis tak zgeneralizowany, że nigdy nie mógł być zastosowany. Ponadto chcę powiedzieć, że rząd niestety przez ostatnie dwa lata nie przeprowadził żadnej sensownej kampanii dyplomatycznej pokazującej wyjątkowość polskiego doświadczenia, wyjątkowość polskiej historii w czasie II wojny światowej. Przez kampanię dyplomatyczną rozumiem używanie takich argumentów, które przyciągają do Polski budują atrakcyjność Polski. Ja nie znam żadnego przedsięwzięcia, które by pokazywało unikatowość polskiego doświadczenia historycznego w czasie II wojny światowej. I tylko drobne, drobne działania podejmowane przez poszczególnych eurodeputowanych, pokazujące yy, polskich sprawiedliwych, to znaczy Polaków ratujących Żydów. Rząd nie prowadził przez te dwa lata żadnej Działalności dyplomatycznej, którą prowadziły poprzednie rządy. Pierwszy rząd PiSu, e, akcja wyborcza e, Solidarność, bo polityka historyczna nie zaczęła się w 2015 roku, tylko była prowadzona w sposób systematyczny od końca lat 90. E, więc e, mieliśmy zaniechanie. Tak, przez... on twierdził, że prowadził i że jest nowa polityka historyczna, że przez politykę rozumiemy świadomy wysiłek tworzący pozytywne, pozytywne skutki w tym wypadku budujący prestiż i A może czasem się wiedzę. Nie daje. może czasem jest tak, że się zderza z dane państwo zderza się z ale innymi. nie, nie się. Tak zwana parę, parę miesięcy temu nie zdarzaliśmy się, nie zderzaliśmy się z niczym chcę też powiedzieć, że sukcesy w w tym polu polityki pamięci wokół, wokół zbrodni niemieckich uzyskiwaliśmy wtedy, kiedy potrafiliśmy kooperować z Izraelem i z innymi państwami posiadającymi wrażliwość, które były e, ofiarami e, agresji niemieckiej. Sam doprowadziłem do zmiany nazwy obozu w Auschwitz przez UNESCO, co wymagało jednomyślności wszystkich państw zrzeszonych w UNESCO. I wtedy kooperowałem z Izraelem. Izrael podzielał e, nasz punkt widzenia, Muzeum Wałszwitz, obóz w Auschwitz nosi nazwę były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Więc Polska miała sukcesy nie tylko ten, ale, ale wiele <grym> innych wtedy, kiedy potrafiła e, pokazać własne doświadczenie w związku z wartościami uniwersalnymi. Inaczej, Dobrze, a... pokazać prawdę historyczną jako dobro wspólnoty międzynarodowej. A nie uderza Pana ta fala, nazwijmy to antypolonizmu, albo przynajmniej na pewno antypolskich wypowiedzi, uderza, która tak, jednak uderza. się pojawiła w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych? Głośne mówienie o polskich obozach śmierci, polskim holokaustie, uderza. chwalenie się tym, atakowanie. Uderza, tak, uderza. Uderza, choć jak choć Czesław Nieman śpiewał, że dobrych ludzi jest więcej, to świat nie jest usłany różami. Antypolonizm był... Jest i będzie, ale na to trzeba odpowiadać mądrze. Tak jak antysemityzm był, jest i będzie się pojawiał. Także tak antypolonizm też nie zniknie. I ja nie, 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 nie przeczę temu, że część środowisk ma złą wolę. Tylko na złą wolę należy reagować mądrze. Należy reagować taką e, e, pracą dyplomatyczną, takim wysiłkiem polskiej dyplomacji, który rozszerza krąg sojuszniczy i ukazuje polskie doświadczenie historyczne jako ważną składową cywilizacji europejskiej. Doświadczenia europejskiego. Maritę w ostatnio, znaczy w pierwszy raz wydanej książce, to jest pierwsze wydanie książki tego wybitnego filozofa, wieśniak z nadgaronny, pisze, że naród powinien rozpoznać własną godność i zrozumieć inne narody. Polityka PiSu polega nie na rozpoznaniu własnej godności, tylko na mnożeniu pretensji do świata i na nie i braku empatii wobec innych. I no, Ale może po, nie po, chodzi po... o pretensje wobec świata, to jednak chodzi też pewnie o to, że i to jest ta część, gdzie PiS. Trafia dobrze w nastroje społeczne, odczytuje to poczucie godnościowe, nazwijmy to tak. To znaczy sytuacja, w której Polacy są bez przerwy, bez przerwy konfrontowani z tym, że zarzuca się im, że mówi się często Polacy, Ale działali Holokauście i tak ze, dalej, ze, wymagają się reakcji. Na, 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 na grunt empiryczny. Przecież dwa miesiące temu to nie był problem polskiej polityki. Mieliśmy pełne podstawy do tego, żeby y, rozwijać naszą narrację historyczną. Nikt nas nie, nie, nie atakował, przynajmniej z tej stronę nas nie atakował. Ja powtarzam raz jeszcze, świat nie jest usna, usłany różami i nie raz będą jeszcze napięcia w dziedzinie polityki historycznej. W żadnym razie nie chcę powiedzieć, że receptą na to jest uchylanie się od obowiązku prezentacji własnego doświadczenia, ale, ale przed tą awanturą w ogóle tego problemu nie mieliśmy. tak? A może ten problem był tylko był utajony, on się pojawiał właśnie w postaci artykułów prasowych, wypowiedzi publicznych, no, ale mieliśmy, medialnych? Jasne, jasne, ale ale powiedziałem, że wspomniałem o tym, że akurat parę tygodni temu e, odnotowywaliśmy pierwsze efektywne i, y, sukcesy w dziedzinie y, w sprawie postępowań cywilnych, do których zawsze może wejść prokurator generalny, jeśli rozpozna w tym interes publiczny. Więc y, na, na tych sukcesach należało budować w postępowaniach cywilnych, które stanowiły y, no, na, na, nasze realne zwycięstwo przeciwko kłamstwu o polskich obozach śmierci. Dobrze, zostawmy kwestię polską. Izrael. W ostatnich tygodniach, dniach pojawiło się sporo wypowiedzi, świadczących o tym, że być może Komisja Europejska będzie próbowała, próbowała powiązać udzielanie pomocy, przekazywanie funduszy od tak zwanego przestrzegania praworządności. Mówiła też o tym dwa dni temu kanclerz Angela Merkel. To jest realny projekt, Pańskim zdaniem? chcę zacząć od tego, że uważam, że kierownictwo PiSu yy, likwidując niezależność Trybunału Konstytucyjnego, od tego, yy, od tego się zaczęło, yy, zrobiło źle z uwagi na interes Rzeczypospolitej, interes obywateli. Mnie, to, to, to mnie interesuje zdecydowanie bardziej niż yy, norma europejska, czy, czy, czy poglądy pana yy, komisarza Timmermansa. To powiedziawszy, chcę powiedzieć, że E, że jest rzeczą e, zupełnie e, zrozumiałem, ja się tego spodziewałem i przestrzegałem przed takim obrotem sprawy, że, że Polska e, zapłaci cenę utraty sojuszników e, i prowadzenia tego typu polityki. Czy ona będzie miała charakter formalny e, w postaci e, formalnych rozstrzygnięć budżetowych, czy faktyczny? Nie wiem, ale, a, ale sądzę, że. E, że e, Polskie, Polska, Polska pozycja w, w, ostateczna w, w tych rozstrzygnięciach budżetowych będzie niestety pomniejszona, tak? Ale to znaczy, że Polska, pańskim zdaniem, nie jest w stanie zbudować na tyle silnej koalicji, która by się temu przeciwstawiła. Tym bardziej, że kategoria praworządności jest kategorią bardzo ogólną, a też nie bardzo wiadomo, w jaki sposób niby miano by badać, czy w danym państwie jest praworządność, czy no, ale... nie ma. Spodziewam się raczej rozstrzygnięć faktycznych bez formalnego odwoływania się do... do... Czyli że nie zostanie wprowadzona zasada uzależnienia tak, od... Po, 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 po pierwsze, struktura tych, struktura agendy budżetowej będzie, będzie inna. Będzie szereg nowych programów z zakresu technologii, wynalazków, nauki, które można skonfigurować tak, by kraje Europy Środkowej miały trudniejszy do nich dostęp. Tak? Czyli krótko mówiąc, spodziewa się pan szeregu nazwijmy, tym, faktycznych posunięć, które poza ograniczą. Poza ja nie tak? widzę ze strony pana premiera Morawieckiego poza powiedzeniem rzeczy oczywistych, że polityka spójności powinna być podtrzymana i polityka rolna powinna być podtrzymana, ja nie widzę żadnej ofensywy, żadnego bogactwa argumentów dotyczących nowej konstrukcji budżetowej. No, to ale jak polityka... to? Premier się spotyka z przedstawicielami Unii, no, ale... tych spotkań było sporo. Ale nie, wyjaśnia, polskiej nie, nie wyjaśnia opinii publicznej, jaka jest polska koncepcja budżetu Unii po, dwa, po 2021. Nie, nie, nie wyjaśnia to. To jest, to jest oczywiście to jest polityka wdzięku, to jest polityka tonowania, tonowania napięcia i lepsza jest taka polityka niż, niż polityka zwiększania napięcia, ale mam wrażenie, że to jest po prostu porządkowanie domu, który został zniszczony na własny rachunek. A może tak? to jest po prostu nie... obrona polskiej suwerenności w obliczu nacisków ze strony Europy? Ale nie wystarczy wstać z kolan, trzeba się jeszcze zgrabnie ruszać i mieć sojuszników. No więc, znaczy nie można Polski, Pol polskiej polityki europejskiej sprowadzać do wiecznej obrony przed siłami zła. No w Europie wygrywa ten, kto buduje sojusze na swoją rzecz, więc takiej polityki, o takiej polityki Oczekuję od pana premiera Morawieckiego. A czy taka polityka się uda? O tym się przekonamy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był też Michał Jazdowski, niezrzeszony eurodeputowany. Dziękuję bardzo.